Partnerem bloga jest producent marki Move Team Otylia. Ostatnio wzięłam udział wspólnie z wieloma sportowcami w akcji Stop zwolnieniom z WF-u, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pani Joanna Mucha zdecydowała się jakby temat tabu wynieść na wyżyny, czyli mówić o tym, że rzeczywiście nie mamy, zwalniamy dzieci z WF-u, zwalniamy się sami z WF-u, uciekamy od sportu, co jest niezwykle ważne w życiu codziennym, bo tak naprawdę sport to nie tylko lekcja WF-u na macie, czyli rzuć piłkę i grajcie, macie piłkę i gracie, no właśnie na macie. Tylko to jest przede wszystkim zabawa, poznawanie siebie nawzajem, tego czego nie ma na lekcji matematyki, biologii, wtedy kiedy słuchamy nauczyciela i wsłuchujemy się w to, żeby pozyskać jak najlepszą edukację w danych tych przedmiotach. Lekcja wychowania fizycznego to takie uczenie siebie nawzajem, uczenie drużyny, wsparcia, pomagania sobie i wydaje mi się, że to jest coś, co buduje nas na całe życie. No, mnie jako sportowca lekcja wychowania fizycznego pobudziła do tego, co kocham. No, oczywiście jak trafiłam do pierwszej klasy podstawówki, to już pływałam. Więc jakby lekcja wychowania fizycznego była dodatkiem do mojego codziennego wysiłku. Ale tutaj nauczyłam się robić tak zwane, w cudzysłowie, fikołki. Tutaj nauczyłam się grać w koszykówkę, w siatkówkę. I to niesamowite wspomnienia z tych lat, kiedy wychodzisz na salę gimnastyczną, śmiejesz się, wygłupiasz. Nie zabierajmy tego swoim dzieciom, bo tak naprawdę dzisiaj, kiedy one nam mówią, że nie chcą iść, tak łatwo się poddajemy, mówimy, dobrze, nie idź, nie podejmuj się wysiłku fizycznego. Naprawdę, wysiłek fizyczny to bardzo fajna rzecz. Wysiłek fizyczny to adrenalina. Ja to mówię, że tak naprawdę to jest coś więcej niż tabliczka czekolady. Na pewno nie ma tyle kalorii, a ma tyle samo przyjemności i chyba przy tym bym pozostała, że lekcje wychowania fizycznego są bardzo ważnymi lekcjami, bo uczą nas tego, jak wygrywać, jak przegrywać i jak nie obawiać się podejmować ryzyka w życiu. Partnerem bloga jest producent marki Move Team Otylia.